Karbon po dumę stop! O, pomiędzy sen! Ale GP będę Grand Prix! Tym motorem. A on nie jest taki czasem neonowy na niektórych wyścigach? Sam jesteś neonowy. Nie, to nie. Ej, dobra, może zrobimy nową zabawę. Zabawmy się, kto zostaje na tym wyścigu Paxem. Ale co, z największym spocuchem, czy debilem? Bo jedna z dwóch. A jakie dajesz opcje? To ja bym obie dał. To można, wiesz, w obu kategoriach jakby. Możemy rozdawać po każdym wyścigu statuetkę złotego Paxa. Co Carbon Scope tam żeś machał przed chwilą? No bo w sumie tak, no bo jakby ktoś był zapocony, tak. To był zapocony, statuetek zapoconego. Tak, a jak był ktoś debilem, to debilem. A Pax łączy te dwie rzeczy naraz, takie combo łombo. Złoty Pax. Złoty Pax. Jezus. O Jezus. Ale zakręt mocny. Zakręt póki śmierdzi. Co? Póki tak. Co, Hogaty, jesteśmy na czele tejże statuetki. I zakrętem, jak to mówili. Stinky ten. Stinky Pax. Debil. No. Co? I zakrętem. No Stinky Debil, no, że wiesz, że spocony debil, że równa się Pax. A żeby tak szybko jedzieć. Że tu jest 7 okrążeń, aż? O, dobra, no. Jestem, dobra, jednak... No, jest grane, w czaki wpadłem. Jednak spadłem. Pierwsze okrążenie nic nie daje w takim razie. Ale ja w jakby wpadłem. Co, czuję się moralnym zwycięzcą. Co nie, ja się czuję moralnym zwycięzcą. Pierwszego okrążenia, nie. Wygrałem. A, pierwszego okrążenia, dobrze. Ja mam brudne okulary i nie zauważyłem zakrętu. Ja mam czyste, jak zawsze. Za to, że moralny, się... Nie, moralny tak, Pax, co jesteś moralnym, zapoconym debilem? No to nie wiem, to tak... To chyba ciężko tak połączyć, powiem stary. Nie, to zamknij ci dupę, przegrasz to. Ja chcę później zobaczyć tego, po prostu to jest piękne, bo ja chcę później na live'ach zobaczyć reakcję na to. Tak. Ja nie chcę sobie przegrać. Tak, ja, potem, nie, potem będzie, nie, potem będzie, nie, potem będzie tak, że przyjdzie na TS i tak... Słyszałem! Ty, a ten co przegrywa to jest tym frajerem dentym? Nie, musisz być zapoconym debilem, nie. To jest bardzo subiektywna ocena. Nie ma tak, takiego ten, tutaj. Ale mówię, w sensie, słyszałem, że ostatnio coś się działo ciekawego na wyścigach, jak mi nie było. Fajnie tak wyzywać kolegę, który nie może się obronić. Jakbym Paxa słyszał, jaka improwizacja kozacka. I teraz będzie, zaraz będzie takie, ale teraz jeszcze... Przepraszam. Ej, teraz było fajfet zagranie teraz akurat, Sylo. Dubsko twarde, masz fajfet zagranie na piątym miejscu. Co za para, no nie wytrzymaj normalnie, nie wytrzymaj z nim. O, ktoś tu czuje Paxa jakiegoś. Przepraszam, mówię, chyba, no. Mówię, nie, Sylo, nie, wydaje mi się, że Sylo teraz akurat jest jakby w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o, tak myślę, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o statuetkę Paxa, tak, no, no co, Sylo nawet co? Nie wie. Nie, gadamy Paxa już nie od 2 minut 33 sekund o jednym temacie, a dalej nic. O naszym drogim przyjacielu tak, z ekipy, także... Tak, tak ale jeszcze zacytowałbym Counter to... Counter-Strike'a nawet. Jakby, jak kiedyś to powiedział, zresztą to jest bardzo słynny cytat tegoż jegomościa, ale nie wiem, czy to jest przypadkiem nie na żółtą monetkę się klasyfikuje, także może akurat nie zacytuję, ale kto ma wiedzieć, ten wie. Zapraszamy na live'y, bo tam takie rzeczy się dzieją w ogóle do nas tam wszystkich. Są rzeczy dziwne. Z drugiej strony, drugim mocnym kandydatem do zapoceńca tego wyścigu Carbon jest Carbon, który się nie odzywa nie. I już jeździ przy mnie. Ale nie, mówi cały czas. Ja przepraszam bardzo, ja już ostatnio okrzyknąłem jedną osobę, najbardziej zapoconą osobą, jaką w życiu widziałem. Przebija Ćwikła. Nawet ciebie i Ćwikłę, Hogaty, także naprawdę. Nie, no się nie da przebić. Nie, uwierz mi, da się, nie, da się przebić. I jak ja to zobaczyłem, miałem takie, o nie. Tak, Ćwikła Industry, dokładnie. Mocny także materiał. Mówię, przebił to, zresztą Carbon potwierdzi. Mówię, w na ogóle, ej, właśnie! Na Y? Nie, na Y. O! Na Y. Ten. Ja ostatnio mówiłem, że spoceniec tak, na live tak. No. Okay. W ogóle, ej, w ogóle chciałem powiedzieć, że zapraszam na live też z jednego prostego względu, że w najbliższym czasie będzie się odbywać rekrutacja. I ona teraz jest wielopoziomowa rekrutacja. I ta rekrutacja będzie się częściowo odbywać na live. Tak, dawaj, dawaj. Gdzieś na przełomie grudnia i stycznia będzie kolejna rekrutacja ekipa, więc nie piszcie teraz podań, by the way, please. Nie pisać. Bo one będą i tak nie pisać. Szepard, ale ci kopnę w dupę zaraz, no. Ale dochodzi tutaj nowy etap rekrutacji, który jest pomiędzy pierwszym a drugim starym. Pierwszy etap był oczywiście pisemny, drugi zostaje nim pierwszy etap pisemny na fanpage'u. Drugi etap przechodzi jako etap trzeci, a pomiędzy nimi wkracza jeden etap, bo dużo jest osób, które czekają bardzo długi czas na rekrutację, bo po prostu ja rekrutuję w godzinach, kiedy mam wolna, mam tego bardzo mało i trudno jest się ze wszystkimi zgrać na te rekrutacje. Niektórych szybciej, niektórych wolniej, ale pomiędzy tym
można wyrobić sobie już, właśnie, tak pomyśleliśmy, wyrobić sobie lepszą reputację, opinię, wiecie, zapulsować tak trochę tutaj do tej rekrutacji. Bo tak naprawdę drugi etap to zazwyczaj jest formalność lub tak naprawdę formalność, szybka albo bajera. Się dostajesz od razu, tak, albo się nie dostajesz. Mhm. Dlatego dużo rzeczy będzie można teraz wyczuć zawodnika takiego, który chce się dostać do ekipy na drugim nowym etapie, którym będzie zagranie właśnie, granie po prostu Szeparda na live'ika, który gra z widzami właśnie, czy tak z członkami ekipy. Tak, jak ktoś jest Tuchelem, to nie, se... i ja mogę od razu powiedzieć, że od razu wszelkiego rodzaju pytania postaram się w tym momencie wyjaśnić. Nie, nie chodzi o to, kto będzie najlepszy, tylko o to, kto jest normalny. Jakby chodzi też o ocenie jest to bardzo subiektywna ocena. I owszem, nikt tego nie ukrywa, że to będzie bardzo subiektywna ocena. To trzeba będzie zrobić tak jeszcze, tutaj żebym dopowiedział, że ta osoba, która teraz się będzie chciała rekrutować, ona musi chociaż raz zagrać u Szeparda po prostu. A tego jest tak na ten moment jak z 2-3 razy w tym tygodniu, przynajmniej tak planuję, także dużo tego jest tam tych wyścigów. Także no ewentualnie spokojnie mogą być zwolnione z tego osoby, które naprawdę, nie wiem, no pracują, bo też trochę takich osób po prostu jest. To ogólnie... I naprawdę trudno byłoby graficznie się zebrać. Ja ogólnie mam już założonego jakby folderek w sobie w Excelu i będę sobie notował wszystkich. Także... No, ja się będę pytał po prostu Szeparda na danych zawodników. Ja będę z każdego takiego etapu będę sobie ten... I powiem tak, kto jest im bardziej normalny i ogarnięty i wie, z czym się je na przykład live i streamy, wiadomo czego mówić, a czego nie mówić i jakby jak się zachowywać, czyli na przykład haha, wjeżdżenie w streamera albo haha, na siłę wjeżdżanie w kogoś, nie wiem, na przykład w Hogatego jak będzie na przykład albo Sylwestra, albo nie, to jest właśnie moment, w którym dostajecie bardzo dużego minusa może się nie dodać dojść do kolejnego etapu. Nie chodzi etapu o atencję i o jakieś, wiecie. Chodzi o po prostu o to, że jak sposób na przykład... Tego, trzeba być normalnym, chodzi, to jest... Chodzi po prostu głównie o to, że na przykład jak będziemy sobie chcieli z kimś zagrać, powiedzmy na przykład wziąć kogoś na nagrywki, albo wziąć kogoś na streamy, albo coś takiego, żeby było tak, że wiem, że jak napiszę do tej osoby, to wiadomo, nie musi się dużo odzywać, no bo to nie jest wymagana jakaś, nie wiem, ultra charyzma czy coś takiego, tylko chodzi o to, żebym wiedział, że jak sobie wezmę osobę, wypracować się da później, to nie odwali jakiejś głupoty, za którą trzeba będzie w jakikolwiek sposób płacić. Tak. Także ja to nazwałem ogólnie świeżakowanie. Nie żartowałem, tak naprawdę. Świeżakowanie ogólnie, tak. Także wydaje mi się, że. Aj, takie prawie. Świeżakowanie. Co, świeżaku, na testy idziesz? Będziemy testować świeżaczków. Ale was będę wyprzedzał teraz. Nic mi nie zrobisz. Motostan! Ej, to chyba po węgiersku jest. Tak co? Mi się wydaje. To po węgiersku jest chyba. Egeszege deje jorze, jedzie sylo na motorze. Nie, bo nie mam prawa jazdy. Dobry tekścik to był. A jaś to? Dobry tekścik. Ale zarymowałem? Nie chciał, nawet wybrnął, jeszcze wybrnął tam. Tak, on i tu jest. To tylko na motorkach jedziemy cały wyścig. Czemu na kole jedziecie? Bo only one wheel, gościu. Tylko one wheel. Head. Nie, only two. O, ciekawe, kto wpadnie w wodę i wtopi. No właśnie, to jesteś stały już? O kurde! Nie wpadłem w wodę! Nie wpadłem w wodę? Też nie. Jeszcze! Ale koks, przejazd jest po wodzie. I'm underwater. I'm underwater. I'm under the water, please send help. I'm under the water. Please send me a little help. Please send me a little help. O, zaraz coś wypadnie tutaj, bo coś wyskoczy to daleko. Nie! No. Ale że ten ktoś to ja jestem? Gnoju! Szepardowy! Nie, ze mnie ktoś! O, matko bosko! Ty! No nie jest, no jadę z powrotem. No. Ale słaby dzisiaj w tych wyścigach jestem, widać, że niewyspany jestem. No. No slow, no już. Karbon podziomy stąd! Czemu jest długi rez? O Jezu, bo ja się rozpiłem. Dokróć set! No! Co jest z tym chłopem na motocyklu, no? Ja pierdykam, no! Zwolnij tutaj! Moja postać umiera tam, no jeszcze długi resp jest! Najgorzej na takim punkcie! No nie! Ja co ty motorek jakiś frajerski robił? To mój!
po mojej pali gumę. Nie stąd. O! Akurat nie powiedziałeś, że to jest tyle water? Szefan, no mam właśnie, nadzieję, że masz coś trudnego i... Tak było, ale już przeszedłem. Znaczy to było takie powoli, średnie, no. Nie powoli, ja jechałem na pełnym speedzie. No, tak tylko. Teraz sobie pojechałem po złym boku. Nie możecie źle wybić. No, to za późno. No, to prawda. To jest takie też RNG mapa trochę, no. O i teraz też, utopił mi się na niczym. O! Co? To nie będzie takie łatwe. Jaka to zrobiłem, no, prawie! Dobra. O la la, Jorge Bambino! Ulala, jest punkcik, Jorge! Sylo, Jorge. Ale fajny Bambino. Przeskok. Ty, i co tu mam? Przepraszam, że co? No, masz to! Jak ładnie ja też. To wygląda. No, zrobiłem sobie w jeden. Właśnie ja też, tam, dokładnie w tamtym miejscu. A to na każdym kanale, wiadomo, F1-eczka później będzie. A tu już ostatnio było na tym wyliczonym tym, takim tym parkurze, też miałem to samo, nie tylko co by. Nie! Tu przejazd taki polski tak, jest. Tak, a tak. No, ale nawet go nie widziałem. Ale tutaj, kurde, nie wiem, chyba też nie to robię tak. Siemano. Nara. Podano. Tu trzeba tyłem teraz, jakby... Teraz. Teraz przodem jakby. Nienawidzę wąskich przejazdów. Parę go nie wolno jadło po tym, ja tu na pełnym speedzie ile fabryka dajechałem. Ja to tak zrobiłem też, bo ja w ogóle też na pełnym... Nie pozwoliłam, bo psycham. Musiał przyspieszyć. Nie, po prostu byłem już dobrze ustawiony przynajmniej, nie? A teraz jestem źle strasznie, musiałem sobie podjechać. No właśnie, ja też. Jakiś węższy się tam przejazd. Ty, poczekaj, karbon chwilę! No stoję! Chyba, ale on stoi, czat, co jest? Wiatrak. On nie wie, o co chodzi. Nie, wiatrak! Nie! Jezu Chryste, to jest wiatrak! A nie, go wiatrak wydupie jeszcze. Nie wydupił. S prosty. Ale trochę się zaskoczyłem, tyle. Powiem. Niech cię wiatrak śmignie. Niech mnie dunder. Tam jechałem na pewnym speedzie, to się cyka. Ale fajny komin. Do stracenia, tutaj już no jest. Tak, to już trzeba uważać, bo ten steczny jest nudny. Dobra. Dzida, teraz idę fabryka da. Wiatrak, ale łatwy. Takie wolne wiatraki, to ja mogę jeździć na okrągło. E równa się MC. Dziękuję.